Oj. Przysłali mam propozycję przedłużenia ubezpieczenia na konie. Tylko 4300 zł. Zapłacisz? Dobra, ja zaraz sprawdzę, ile nam zostało w budżecie. Da się to rozłożyć na 5000 lat? Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Dzisiaj sobie krótko porozmawiamy o numizmatach. Krótko dlatego, ponieważ już kiedyś się pokazywałem w odcinku, który mówiłem o pieniądzach. Tym z fajnym wstępem, że aż mi komputer nie wytrzymał obróbki graficznej. I tu mamy, w sumie zacznijmy od końca. Tu mamy orgol, pierwotna waluta otchłani, czyli na początku, jak dopiero otchłań się kształtowała, okres plemienny i dopiero powstanie królestwa, to takie monety były wykorzystywane. Symbol wojny, z drugiej strony symbol alchemii. Dalej mamy Ujdan, waluta otchłani zapanowania Agernanosa, czyli już po jakimś czasie, jak Agernanos się ogarnął, już wszystko ustabilizował, to monety wyglądają tak, już ładne, zgrabne, symbol otchłani. Tu mamy symbol jakby sektora otchłani, czyli tych wszystkich wysep, które są zjednoczone pod jedną, na której siedzi król. Dalej mamy Jenox, waluta otchłani zapanowania Agariona. Dosyć nieporęczna i wbijająca się w kieszenie. Nie wiadomo, co te symbole znaczą. Gwiazdka, łezka i strzała, czyli jak cię strzelę w gębę, to ci krew poleci i gwiazdy zobaczysz. I tutaj takie coś. Też dobre pytanie, co to może znaczyć, bo to taki plot twist. Rozwalona na pół ziemia. Terra, książka to, którą wam pokazywałem. Nawet może ją wam pokażę teraz, jeżeli jest na wierzchu. Czy to ma coś wspólnego? Tu akurat na trzy części jest w Terze połamany świat, ale czy to jakaś sugestia, że już wtedy Agernanos czy Escalias chcieli oświadczyć, że rozwalą ziemię? Nie wiadomo. W sumie nikt się o to Agernanosa, znaczy Agariona nie spytał. Antas, waluta kuwerska. Waluta kuwerska, która bardzo długi czas była stosowana i tak naprawdę była niezmiennie stosowana przez większość czasu aż do reformy pieniężnej. Miecz i topór, tutaj symbol złodziei kuwerskich, ponownie, a nie kuweru, bo złodzieje kuwerscy się wszystkim zajmują. Tu mamy koret, waluta w otchłani, to była poza tą stosowaną przez Agariona najdłużej stosowana waluta, no i też nie licząc tej kuwerskiej, ale o kuwerze nie mówimy, bo kuwer to inny odłam społeczeństwa, tak? Ładna, tak średnio, wzorzasta, tylko tepnącza. Tu mamy koret i koret otchłani. I tu jest znaczek arcymagów z królestwa. Dalej mamy Yeneti, waluta miasta Karias, czyli Karias jak świeżo co zostało wybudowane i do reformy pieniężnej miało swoją walutę, właśnie Yeneti. Tak, Yeneti. Tu jest napis, symbol otchłani i symbol drzewa, które sobie rośnie po środku wyspy. Dalej mamy Abin, waluta stolicy, czyli jak Adrabasta powstała, a nie było jeszcze reformy walutowej, pieniężnej, to był właśnie sobie w królestwie, w Adrabaście, w stolicy Abin. Dużo budynków, jakieś ząbki, jakieś to. Takie inna, tak? Dużo form trzeba było pewnie robić, bo bardzo szybko się zużywały. No i właśnie końcówka, czyli mar, moneta poreformacyjna właśnie, poreformacyjna. Gdzie mamy moneta jednowartościowa srebrna, tak?
To jest symbol banku Acunasto. Tutaj mamy 1 mar napisane. Tu mamy monetę 10-wartościową złotą. Symbol Acunasto i 10 marów. Napisane nie mar, tylko marów. Moneta 100-wartościowa platynowa. Znów symbol Acunasto. 100 marów. I tutaj mamy sztabkowe emblematy srebro, złoto, platyna, 1000 wartościowa, czyli to jest 1000 monet srebrnych, to jest 1000 monet złotych, to jest 1000 złotych platynowych i tu są już litery nawiązujące do alfabetu ziemskiego, tak? Czyli to nie jest tak, że srebrna sztabka kosztuje tyle co złota i tyle co platynowa, nie. Złota sztabka kosztuje 10 razy więcej niż srebrna, platynowa kosztuje 10 razy więcej niż złota, platynowa kosztuje 100 razy więcej niż srebrna, tak? Tak. No i cóż, odcinek krótki, treściwy, nie ma co się rozpisywać i rozgadywać bardziej. Rysunek ładny, pokazujący monety, mieszek trochę brzydszy, ale cóż, to by było w tym odcinku na tyle. Do zobaczenia i cześć.